Zloty modularzy to imprezy dla całych rodzin. Na dodatkowe atrakcje zawsze mogą liczyć najmłodsi sympatycy modelarstwa kolejowego. Główną atrakcją jest makieta modułowa w wielkości TT. Makieta długości około 30 metrów. A poza tym mamy atrakcje dla dzieci, mamy specjalnie na ten zlot został opracowany i wydrukowany kartonowy model lokomotywki manewrowej polskiej produkcji. Obsługa makiety kolejowej przypomina pracę na prawdziwych stacjach kolejowych. Liczy się każdy szczegół, każda sekunda nawet jest ważna, bo kolejki nie mogą przecież spóźniać się na stacjach. Przygotowanie makiety wymaga wielu godzin pracy, precyzji i cierpliwości. Nagrodą jest końcowy efekt i publiczny pokaz. Ruch jest prowadzony według rozkładu jazdy specjalnie opracowanego. Każdy zawiadowca stacji zapowiada pociąg. Jak pociąg dojedzie, dzwoni na stację wysyłającą, że pociąg dotarł, że skład dotarł w całości. Zloty modularzy to już tradycja Domu Kultury Idealin. Takie imprezy odbywają się tam od wielu lat. To także okazja do prezentacji różnych makiet kolejowych. Staramy się, żeby co roku była inna skala. Inaczej wygląda makieta modułowa wielkości H0, inaczej wygląda w wielkości N. Inaczej wygląda w wielkości TT, a jeszcze inaczej na przykład w wielkości 0, gdzie praktycznie na powierzchni Domu Kultury Idealin można by było umieścić maksymalnie dwie stacje i kawałek szlaku między nimi. W 15. zlocie modularzy kolejowych, który odbył się w Domu Kultury Idealin, wzięli udział modularze m.in. z Radomia, Kozienic, Warszawy, Lublina i Częstochowy. W Polsce działa Polski Związek Modelarzy Kolejowych, który zrzesza stowarzyszenia modelarzy, miłośników kolei i komunikacji miejskiej.